Dzień dobry. Mówi Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Dzisiaj mija nieokrągła rocznica, 9 lat od czasu, gdy założyłem Redutę Dobrego Imienia. Wtedy w 2012 roku, 23 listopada. I nagle teraz sobie przypomniałem o tym, że ta nieokrągła rocznica jest i postanowiłem z tej okazji, tutaj z Ameryki, z pokoju hotelowego w Waszyngtonie, do Państwa te parę słów przesłać, nagrać i powiedzieć o tym, co robimy i jaka jest rzeczywistość redutowa w tej chwili. Ja tutaj w Stanach Zjednoczonych jestem od tygodnia, knuję na rzecz Polski, knuję na rzecz Reduty. O efektach Państwo się dowiecie za jakiś czas. Nie mogę nic powiedzieć oprócz tego, że jestem tutaj i knuję. Co się zmieniło w ciągu tych 9 lat? Jak się zmieniła rzeczywistość? Otóż, gdy 9 lat temu zakładałem Redutę i pisałem manifest Reduty Dobrego Imienia, założyłem stronę www.antikreskadefamation.org, to wtedy wiedziałem, że trzeba występować przeciwko polskim obozom koncentracyjnym. I Reduta konsekwentnie cały czas przeciwko temu sformułowaniu i podobnym oszczerstwom przeciwko Polsce występuje. Ale w przeciwieństwie do działań sprzed 9 lat, w tej chwili walka z dezinformacją szerzej pojętą zajmuje nam więcej czasu i praktycznie całą naszą aktywność. Otóż słowo, samo sformułowanie polski obóz koncentracyjny jest oczywiście dezinformacją. Ale w trakcie tych lat przekonaliśmy się, że to nie tylko jest niemiecka propaganda antypolska, która ponoć wymyślone te terminy zostały jeszcze z jakiegoś gestapowca w kazamatach niemieckiego wywiadu, tego RFN-owskiego, ale teraz widać dokładnie, że to jest element złożonej całościowej operacji rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce, żeby alienować Polskę w NATO. I to właśnie powiedziałem w 2012 roku, podczas gdy pisałem ten tekst tego manifestu Reduty i zamieszczałem go na stronę www. Okazało się, że miałem rację, to znaczy, że w tej chwili już doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, jak wygląda rosyjska dezinformacja przeciwko Polsce, jak powiedziałem, mająca na celu alienację Polski w NATO. I znowu powtórzę tą moją argumentację mówiącą o tym, że żaden polityk nie będzie decydował o pomocy Polsce, jeżeli jego obywatele, którzy go wybierają na urząd, nie będą myśleli dobrze o Polsce. A sformułowanie polski obóz koncentracyjny, odwieczny polski antysemityzm, to wszystko jest propaganda mająca na celu powodować, żeby Polska była odgrodzona od swoich sojuszników niechęcią, murem niechęci, który ma nas otaczać, mamy być stygmatyzowani po to, żeby nikt nam nie pomógł w przypadku agresji. I to w tej chwili widzimy konsekwencje tego działania rozmaitego rodzaju, począwszy od 2015 roku, od objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, mamy do czynienia z bezprecedensowym wprost atakiem medialnym na Polskę, którego nigdy do tej pory nie było. No, można go tylko porównać z atakami komunistycznej prasy na Polskę przedwojenną albo w trakcie II wojny światowej, gdy Sowieci znowu budowali mury alienacji wokół rządu polskiego na uchodźstwie. A więc w tej chwili mamy analogiczną agresję medialną przeciwko Polsce, która jest w tej chwili połączona także z agresją hybrydową. Ta agresja medialna jest, czy dezinformacyjna, jest częścią tej wojny hybrydowej. Moje przewidywania z 2012 roku nie tyle się sprawdziły, co widać, że powołanie Reduty było konieczne, żeby obudzić myślenie rozmaitych osób na temat konsekwencji takiego lekceważenia używania przez propagandę najpierw sformułowań polskie obozy koncentracyjne, a teraz już wiemy, że cały konglomerat kłamstwa na temat Polski. Co dalej? W przyszłym roku, dziesięciolecie, planujemy zrobić jakąś galę, jeżeli tylko będzie możliwość, jeżeli będziemy mieli pieniądze, jeżeli pandemia pozwoli. I właśnie, tutaj wspomniałem o pieniądzach. Rzeczywiście bardzo Państwu dziękuję za te 9 lat wspierania Reduty. Utrzymujecie nasze działanie, mamy jakieś tam niewielkie granty z rozmaitych instytucji typu Narodowy Instytut Wolności. To są niewielkie kwoty w porównaniu do potrzeb, które potrzebujemy i tak naprawdę ciężar utrzymywania Reduty spoczywa na Państwu, na Państwa datkach, naszych darczyńców. Średnia wpłata na Redutę w tej chwili wynosi około 50 zł, trochę poniżej 50 zł. Wszyscy Państwo, którzy nas utrzymujecie, to mniej więcej tyle płacicie. Są też bardzo hojne datki, ale bardzo rzadkie, powyżej 500 zł. Zdarzyło się tak kilkanaście razy w ciągu tych 9 lat.
I muszę, dziękczyniąc Państwu za to hojne wsparcie, powiedzieć, na co wydajemy te pieniądze. Otóż przede wszystkim utrzymujemy nasz zespół. To są zespół specjalistów, którzy już wyspecjalizowali się w tej dziedzinie. Rotacja jest dosyć mała. W ciągu tych 9 lat zmieniły się 3 osoby, więc to jest dobry wynik jak na polski rynek pracy ten po 2015 roku. Po drugie, wydajemy te pieniądze na utrzymanie naszych systemów informatycznych oraz na to, co nazywamy ogólnie business continuity w języku biznesowym. Czyli te wszystkie działania, które są potrzebne, żeby Reduta dalej funkcjonowała, a przede wszystkim tutaj mamy także ten rozbudowywany w ciągu ostatnich 2 lat dział think tankowy, który wchodzi w skład Departamentu Analiz. Otóż think tank jest narzędziem, które pokazuje moc intelektualną Reduty, więc Reduta jest z tego punktu widzenia pewnym ogniwem w łańcuchu ochrony informacyjnej Polski. Niewielkim, drobnym, zasilanym społecznie, ale jednak dosyć istotny, no jak teraz widzimy, nie myliłem się, mówiąc o konsekwencjach dezinformacji dla bezpieczeństwa Polski. I teraz ta walka na granicy, którą musimy popierać wszyscy, musi być także chroniona informacyjnie, więc ponawiam ten apel, który już kiedyś wygłosiłem, żeby nie powielać dezinformacji, nie podawać niesprawdzonych informacji, zawsze sprawdzać, kto jest autorem, kto jest wytwórcą danej informacji, i nie powielać informacji z TVN-u, Gazety Wyborczej czy tego rodzaju ośrodków medialnych, które z uczciwą, prawdziwą informacją na temat wydarzeń obecnie działających, ale i w ogóle także na temat historii Polski, polskiej rzeczywistości, niewiele mają wspólnego z prawdą, za to dużo z dezinformacją. I kończąc ten waszyngtońsko dziękczynny obrazek, bardzo Państwu dziękując za wszystko, co dla nas zrobiliście, wspierając nas, proszę o utrzymanie tego wsparcia. Reduta tylko na Was polega i robimy wszystko, żeby Was nie zawieść. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę zdrowia w tej pandemii.